Następną wioską, która prosi o pomoc w zbudowaniu studni, jest Tampigogo. Jest to część dużej wioski Bakata. Bakata oddalona jest od Sabu około 60 km na południe. W tej wiosce mieszka około 450 osób. Te osoby, które będą korzystać ze studni, wiadomo. Mają duże problemy ze zdobyciem wody. Dzisiaj, aby zdobyć wodę dla ich domów, dla ich codziennego życia, muszą przemieszczać się około 4-5 km. Bardzo dziękujemy za wszelkie wsparcie dla Bakata.